Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tak, dawno nie nagrywałem, słuchajcie, chyba z dobre 10 dni temu jakiś ostatni filmik się ukazał, z konkursu najprawdopodobniej, zaraz o tym powiem, ale dzisiaj wracamy, kurczę, strasznie mi tego brakowało, ale stwierdziłem, że początkiem stycznia przerwa też będzie dosyć dobra. Właśnie tutaj uskuteczniam opcję, też staram się przy okazji nie wylać kawy, ale naklejenia naklejki na kubek. To się może... O, pięknie, no, nawet powiem wam, że wyszło. Ogólnie strasznie mi ciepło stało, to chyba przez to, że tyle kawy. Ale dobra, zostawmy to. Słuchajcie, zanim zaczniemy, bo chyba każdy wie, czego dotyczy Matty Adventures, te gierki tutaj, nie pokazywałem wam ich jeszcze, chyba że ktoś oglądał film konkursowy, to tam dwa screeny wyskoczyły. No ale ogólnie, Maciek Jaworski stworzył grę, link do jego kanału macie w opisie, on tam coś nagrywa, czy też nie, w sumie tam nie widzi, coś nagrywa tam i macie ten link w opisie. Ale słuchajcie, zanim zaczniemy, zanim przejdziemy dalej, to po pierwsze, oprócz tego, że macie linki do tych dwóch wersji, bo to są dwie wersje, chyba wam to tak mogę, to jedna i druga, nie wiem w sumie, która powstała pierwsza, a która powstała druga, ale ja sobie je tak oznaczyłem i mamy pierwszą, tą u góry, tą z takim, o tą. Tak, dokładnie, fajnie. I obydwie wersje macie dostępne w opisie, na jakiś serwer je wrzuciłem, w sumie sam nie wiem, czy na Mega Upload, czy gdziekolwiek, może na Google Drive. Możecie sobie je za darmo pobrać, możecie w nie grać, żadnego haraczu za to w życiu nie będziemy zbierać, bo po co? Ale jeśli ktoś chce mieć te dwie gry, te dwie wersje, na płycie z moim autografem i chce i nie widział jeszcze, i chce jeszcze naklejki takie fajne, które przed chwilą na kubek w sumie się fajnie komponuje, aczkolwiek kubek troszeczkę ciepły i od dołu zaczyna to odchodzić, tak? Albo nie, ja to źle zrobiłem. Przyklej się! O, teraz zrobiłem świetnie. Nie wiem, na cokolwiek, na deskę, na szafkę, na deskę snowboardową, tak? Na narty, na szafkę w szkole. Gdziekolwiek chcecie to taczki przykleić, to możecie sobie wziąć udział w konkursie i tam właśnie są do wygrania. Link tu gdzieś się wam wyświetla, albo też jest w opisie, możecie wejść po filmiku. Przypomnę wam na koniec. Chcecie wygrać takie płyty i takie naklejki, oprócz takich białych, jeszcze tu tego jest trochę. Jeszcze są takie, też całkiem fajne, naprawdę, sam je robiłem. Wyszły super, jeśli o mnie chodzi, mam ich dosyć sporo, więc bardzo chętnie wam je rozdam. Jeśli chcecie wziąć udział, a jeszcze nie widzieliście filmiku konkursowego, to sobie wejście potem, po tym filmiku, tak? Zasady tam są mega proste, więc tyle. Przez was, przez to nagrywanie, w ogóle od roku chyba nie miałem... tego, to się nazywa, jeśli ktoś nie wie, bo to tak praktycznie jak kiedyś odeszły stacje dyskietek, tak teraz to idzie w zapomnienie troszeczkę. To jest DVD Writer Model SH22, potocznie nazywany odtwarzacz i nagrywacz, nagrywarka DVD, którą się wkłada w komputer, kurwa, duże to jest jak cholera. Ale nic, będę to musiał wpiąć, żeby wam nagrać więcej tych płytek, bo to nagrywałem na komputerze u sąsiada, dokładnie u mojego brata. W sensie on mieszka pokój wyżej. No, w sensie może byśmy zaczynali, powiedziałem wszystko co chciałem. Na sam koniec filmu jeszcze co nieco powiem odnośnie serii Fallout i odnośnie tego, także ogłoszenia będą na samym końcu. Także teraz to wiecie, Matty Adventures i grajmy, także... A hej, jeszcze chciałem osobiście podziękować Maćkowi Jaworskiemu, który wyskoczył z tym pomysłem, żeby zrobić mi giery i zrobił. Pochwalę się wam, co tam są takie dwa elementy, nie, jeden element, który był mój wkład. Oprócz tego, że odpalam teraz tą grę, to jest też mój wkład, że ją uruchamię, tak, to jeszcze coś tam zrobię. Uwaga, dobra, zaczynajmy, wszystko mi się nagrywa, podejrzewam. Ekran, tak, chyba, masakr, dobra, ogarniemy. Musisz się wcielić w rolę Mattiego i pokonać złych wrogów, strzelaj lajkami, używaj bomb subowych, powodzenia. W ogóle bardzo dałem chyba prawdopodobnie taki chwytliwy tytuł. YouTuber ma swoją grę. YouTuber powinienem dać w cudzysłowie, nie? Jeszcze jak znajomi mówią sławny YouTuber, oni to tak... Znaczy w sumie nie chyba prześmiewczo, ale ja to tak od...
cudzysłowie, nie. Dobra, wcielić w rolę Matiego biegiem, ale to nie ja. Czekajcie, czy ja tak faktycznie wyglądam? Nie, ja wyglądam zacniej, to jestem ja. O, a w sumie to dlaczego tam? Nie wiem, to jestem ja i kurczę, grafikę postaci robiłem ja. To jest mój wkład w to i tyle. No i słuchajcie, macie tą pierwszą wersję, strzelacie za pomocą myszki, lajkami, tutaj macie życie, tutaj macie mońce, które za chwilę pozbieracie, a tu macie przepaść. Jeśli usłyszycie taki dźwięk, nie, to ten dźwięk nie ja wydaję jako brzuchomówca w tym momencie, tylko ten dźwięk wydaje gra i to jest mój dźwięk, który... Chyba nie kombinujesz, człowieku, naprawdę. Daj spokój. Mamy mońce, mamy drzwiczki i przechodzimy poziomy. Nie pamiętam, ile tu tych poziomów jest, ale tu się zaczyna coraz później większa zabawa. W sumie też tak pomyślałem, że może jakbyśmy robili... Na pewno będą jakieś kolejne wersje, jeśli z Maćkiem się ugadamy, to coś on tam już słyszałem, że kombinuje. Zobaczymy, co z tego... Ej, ustrzelił mnie. Co z tego wyjdzie? Może tą grę będziemy rozbudowywać, może coś innego zrobimy. Nie mam pojęcia, jak to dalej będzie grało. Mam nadzieję, że w miarę spoko. Maciek też mi... Oj, kurczę. Robi... No i widzicie, jak zginę, to jestem na początku tego poziomu. Maciek też mi mówił, że on oprócz tej gierki ma tam jakieś inne. Jeśli chcecie to zobaczyć, te inne gierki, które zrobił, to musicie wejść w link, który jest tam w opisie. Ja właśnie nie wiem, jaki link jest w tym opisie, bo dopiero po nagraniu tego odcinka będę do niego pisał, żeby mi dał jakiś link, który on tam chce wrzucić do opisu, więc no właśnie nie wiem. A ten jebacz, patrzcie, on strzela trzema lajkami naraz. Nie, czy mi się tylko wydawało, dobra, teraz nie spadnie, jest, przeżyliśmy, hehe. Co to, co? Aha, takie coś. No dobra, teraz nie. Ja wiem, że tam jest... Nie. No, człowieku, coś się porobiło. Coś się zboczyło. No, też musicie wziąć pod uwagę, że to wiecie, nie wiem, ile ta gra powstawała, ale parę godzin, więc chyba tam Maciek coś pisał, że 5 czy 4, więc no weźcie też pod uwagę, że tu wszystko nie może być dopracowane na mega, ej, on też nie strzelił we mnie, na mega jakimś super poziomie, to jest tak po prostu, żebyście sobie pograli, żeby było miło, fajnie i przyjemnie. I ten poziom to był powtórzony pierwszy poziom, przepraszam, odbiła mi się kawą, fajny kubek. Kurczę, są naklejką. Dobra opcja, jeśli macie białe kubki, bo mi tu tak troszkę grafika wyszła na zewnątrz, ta realna grafika, którą nadrukowali w fabryce. Tak niezwykłe, po co ty to mówisz? To też możecie taką naklejkę sobie nakleić na kubek. I też, wow, albo wejść po prostu do linka w opisie, tam na kapsel są kubki, są koszulki, są też wlepy, naklejki. No kurczę, patrzcie, jakiego zbuja, nie mogę go trafić. Dobra, inaczej to rozegramy. On tu ma jakieś haksy, to jest jakiś wgrany poziom zbyt skomplikowany. Tu nie wiem, o co tu chodzi. No patrzcie, gnojka, no. Dobrze, padł, ja też dostałem. Nie wiem, czy to się czasem ciut nie przesunęło, ale jeśli się przesunęło, to ja w postedycji też to przesunę. Bo to ogólnie macie taką bardziej okienkową gierę, tak? Nie mamy tego na Full HD. I ja to musiałem... No Piero! O kurczę, coś się podziało. Nie wiem, jakimś magicznym sposobem przyszedłem do bossa. To chyba był tam ostatni level. Tylko, że nie wiem, jak się to stało. No i tutaj macie bossa. On wali jakimś większym jednym lajkiem. Poczekaj, dostańmy nim. Ale większy lajk też zabiera jedno życie. Ale tu mamy apteczkę. Apteczka nam daje chyba 5. Także i kolejna apteczka, ona czasowo wyskakuje, nie od, nie od ilości. A to weźmy, poczekajcie, tak zróbmy taki magiczny trik. Ile tych serc można nazbierać najwięcej, póki gra się skreszuje? To jest taka opcja życie. Ale nie, no to będę musiał czekać. To nie wiem, może wam w sumie o czymś opowiem, o czymś ciekawym. Zauważyliście, że nie da się otworzyć. Ja to zawsze chciałem wysunąć, gdy to nie jest w prądzie i tego się za cholerę nie da wyciągnąć. Jeśli ktoś potrafi, to mi musi powiedzieć, może... Nie no, tego... No nie da się, tam jest jakaś blokada w środku. Sata. Kurde. Wiem, ostatnio to podłączałem, jak było trzeba GTA 5 zainstalować, bo stwierdziłem, pierwszy, nie będę tego ściągał, bo trochę tego tam było i stwierdziłem, że z płytek to jednak zainstaluję troszeczkę szybciej. No i nie ściągałem tego, tylko po prostu to podpiąłem, ja tu mam takie dwa kable, wystają, tak, prąd i
Wow, udało ci się pokonać bossa złych youtuberów. Bossa złych youtuberów, piszcie w komentarzu, kogo to był boss. Nie ma złych youtuberów, każdy ma swoich ulubionych. Tak? W sensie nie chcę tu jakby kwestionować zdania Maćka, tylko chcę powiedzieć swoje. Nie ma złych youtuberów, każdy ma swoich ulubionych, może niektórych lubi, a niektórych nie. Nie wiem, czy określać mianem złych tych, którzy robią ze słabej jakości materiały czy coś, bo mogę w sumie się też niechcący do nich zaliczyć, ale nie. Teraz możesz się spokojnie cieszyć magią YouTube'a i nagrywać takie filmiki, jakie tylko zechcesz. To kieruję dla każdego, niech zakładajcie. O, najlepszy kanał na całym YouTubie. Na całym YouTubie, podkreślam. I to jest... To. Gdzieś słyszałem komentarz do tego. Może na YouTubie ktoś to... Official, ale to... Kiedy to było? Aha, Fallouta nagrywałem. Nie on tego screena zrobił, jak było 7900. Dobra, dalej. Dzięki za zagranie w moją grę, to dla mnie naprawdę wiele znaczy. Nie jest to moja pierwsza produkcja, lecz najważniejsza. Zamierzam dodać opcję update'owania gry i dodania DLC, w którym pojawiają się questy. Nowa wersja gry już niebawem, nie dożywek. Czyli Maciek Jaworski. Możecie mnie znaleźć na Fyby i YouTubie. Macie Fyby, YouTube'a, no to macie w opisie, ja to wkleiłem do opisu. Kurczę, w ogóle Bark mnie napiernicza. To znaczy nie Bark, tu jakieś głupie, nie wiem, ścięgna coś. Krzywo spałem, masakra. Dobra, odpalamy tą drugą wersję. Druga wersja uruchom. To jest chyba wersja bardziej rozbudowana z nową grafiką i wow. Jest rok 2089, na YouTubie panuje zły, straszliwy i okropny czerwony władca. Musisz pokonać jego wojowników, a także samego władcę. Śpiesz się, bo czasu jest coraz mniej. Powodzenia. I tutaj jest moja ulubiona grafika Mati Cowboy. To jest... To znaczy ja te grafiki zrobiłem, to jest jedyny mój wkład w tą grę. Maciek tu jakieś tu chmurki, wszystko odwaliły. Zrobiłem tak, że ściągnąłem z neta po prostu gotowe to i tylko wkleiłem swoją twarz tak grubo, ale naprawdę fajne. To mi się podoba. Tu się w ogóle coś baczy w tej wersji, także znikam czasem. Ale nie wiem, z czego to wynika. Da rady grać. Nie damy ci wygrać. Wciśnij przycisk E, by zwiększyć skok. Normalnie skaczemy tak. A jeszcze... Dobra, wcisnąłem, może za szybko wcisnąłem wam. Tu ogólnie ten poziom jest tak zaawansowany, że jeśli spadniecie, to jesteście w... Nie, tu no to nie na tym poziomie. Wiem, że tu był jakiś poziom, do którego dotarłem chyba do trzeciego czy do czwartego, że jak się spadło, to miałeś przesrane, bo wtedy już się nie dało wyjść. I to mógł być chyba ten. Albo nie. Wiem, że miałem z czymś problem, nie mogłem wrócić, musiałem wyłączyć grę, więc... Cyk, cyk, cyk. O, to jest to. Tu nie wolno spaść, bo tu nie mogłem wyjść. Później, nie? Jak spadłem gdzieś. Więc uważaj. Dobra. I tu magiczny... Możesz w tej misji użyć bomby subowej, która zniszczy od razu wszystkich przeciwników. Kosztuje to 2 serca. Słuchajcie. O, dobra, nacisnąłem E, jakaś bomba pierdykła. Cicho, udało się. Mini boss fight. Mini boss to jest 40 tych. Ja już nie ma szans. Hopie. Czekajcie, bo ja tak szukam tych serc i chyba ich tu nie mam. Coś się baczy ostro, ale ja bym takiego szybkiego screena mógł zrobić. Co tam się tak faktycznie baczy? Okej, to. On tak lewitował, gościu. Hopie! Dobra. I co? Osobiście chyba jeszcze tutaj nie byłem. W sensie jak grałem sobie na początku, gdy patrzyłem na tą gierkę, jak Maciek mi wysłał pierwsze wersje. To się patrzyłem, ale chyba tutaj jeszcze nie byłem. To już jest dosyć daleko. I... Tak. Czekaj, czy ich się da zniszczyć skacząc na nich. O kurde, co to magiczna niebieska linia? A ten gościu we mnie strzela, czy nie? On za tą niebieską magię... A strzela, dobra, myślałem, że to już... Dobra, nie chcę go zabijać, bo jeszcze zginę niechcący. W sensie przy próbie. Ewidentnie coś ładnie, ale ba. Przepraszam, ale jedyną rzecz, którą dzisiaj rano wziąłem, to kawa. Dobrze, jeśli mnie znacie, to wiecie, jak na mnie działa kawa. Ale co? Przywaliłem. Nie dość, że mam jakąś głupawkę po niej.
O, boss fight. Ja też, że mam głupawkę. To jest ewidentnie potwierdzone. Zawsze, gdy rano strzelę zamiast zjeść coś, strzelę samą kawę i później zabieram się do nagrywania. To jest kilka takich odcinków na kanale, w których mam odpał ładny. I to osobiście tak mi się wydaje, że nie wiem, czy to lubicie, czy nie. Coś porobiłem. Prawdopodobnie zminimalizowałem okienko. Czekajcie. Tak w sensie go tak wiecie, skróć, o. Dobra. Tu wiecie, Nvidia Graphics i te sprawy, Intel, wszystko współpracuje, wszystko działa tak jak powinno. Przejdźmy dalej. Okej, dzięki za grę wy, Mati Adventures, jeśli chcecie więcej tego typu gier lub jeżeli mam dodać jakieś zmiany w poprzednich, to od razu piszcie. Poza robieniem gier zajmuję się też nagrywaniem na YouTube, więc zapraszam was na mój kanał oraz fanpage na Facebooku. Strzała! Linki w opisie. Dziękuję także Mati Games, najlepszemu youtuberowi. Nie mówcie mi tak, bo się zarumieniłem się, ale w sumie tak dziwnie. W sensie, za zgodę i pomoc i podesłanie pomysłów. No i git. I kończymy, koniec. Nie wiem w sumie wam co w tym momencie odpalić, bo odpalę wam fanpage'a Facebook. I Mati. Albo nie odpalę wam fanpage'a, odpalę wam kanał, o. Bo chciałem was jeszcze zaprosić, jeśli ktoś tu dotarł i nie widział, to tak. Jest filmik konkursowy, jest filmik z drona. Jeśli tego nie widzieliście, to ja nie wiem, co wy robicie na moim kanale. To jest jeden z... Oglądałem go osobiście chyba z dobre 6-7 razy. Tak mi się podoba. No ale kontynuując, troszeczkę wam opowiem. Jeśli chodzi o serię na przykład Fallouta, to robimy tak, że ja jej na swoim kanale niestety nie dokończę. Macie playlistę, wtedy gdy ja dotarłem do ostatniego odcinka, to wam zrobię przeskok po prostu. Jeśli chcecie dooglądać tą serię, jeśli jej nigdzie jakby nie oglądacie w innym miejscu, to po prostu dam wam tam numer czy link do odcinków T-Volta, tak? T-Volt nagrał chyba już tą grę całą. Mniej więcej w tym miejscu, w którym ja skończyłem, dam wam kolejny odcinek u niego i w sensie link i sobie dooglądacie u T-Volta. A dlaczego ja nie dogrywam Fallouta? 1 i 2 stycznia, byłem ciut zmęczony, nic mi się za bardzo nie chciało, trochę modów nagrałem, ale jakoś nie miałem po prostu totalnie weny do nagrywania i stwierdziłem, że kurczę, cały rok coś nagrywam, cały rok gram w gry tylko i wyłącznie na odcinkach, tak jakby dla siebie bardzo rzadko. No i stwierdziłem, że kurczę, jakoś to przeżyjecie, wrzucę wam linki od T-Volta, a sam grę sobie przejdę dla siebie do końca, tak? Bardzo fajnie mi się podobał osobiście Fallout. Spoko giera. Tylko że no bez sensu jest drugi raz tak jakby nagrywać przechodząc specjalnie do was, tak? Bo ja bym nie byłbym zaskoczony całą fabułą. A poza tym drugi raz przechodzić to samo, no to stwierdziłem, że sobie daruję. To jest dobre, taki film w filmie tutaj. Może więcej takich odcinków, na których będziemy oglądać moje filmy. Co wy na to? To jest dobra opcja, ale ogólnie... Co? Nowy rok. Construction Simulator dogramy. Mam jeszcze dwie gry od... Czekajcie, jak oni się nazywali? Od tego wydawnictwa polskiego, co dostałem te giery, więc sobie jeszcze je zobaczymy. No i ogólnie jakoś będziemy się bawić. Także wydaje mi się, że spoko. A teraz to tyle. Wchodźcie, wszystko linki w opisie, tam wiecie, filmy konkursowe, chcecie naklejki naprawdę fajne, chcecie płyty, to tam konkursik, ja to podepnę i będziemy działać. I jeśli chcecie więcej filmów z drona, też wiecie, komentarze, ja się do was dostosuję. Jak zaczniecie krzyczeć, że mam Fallouta jeszcze raz przechodzić i nagrywać, to też się nad tym zastanowię, dlatego... Wiecie co, po prostu większość zależy od waszych komentarzy i od tego, co chcecie, żeby było. I to tyle, mi się wydaje. Chyba wszystko powiedziałem. Filmik z outro sobie obejrzcie, prawdopodobnie to jest filmik konkursowy. W opisie też macie wszystko, dosłownie wszystko, o czym mówiłem. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć!